A przed nami zadanie z naszego portalu o układach równań liniowych. Ustal, ile rozwiązań istnieje dla układu równań, czyli ile rozwiązań ma układ równań. No, nie chodzi tym razem o rozwiązanie układu, tylko o ustalenie, ile rozwiązań. No i tu mamy trzy możliwości. Jedno, nieskończenie, wiele, brak rozwiązań. Więc może ja przypomnę szybko, tu mam przekopiowane to zadanie. Jeszcze przypomnę szybko, co się może zdarzyć z układem dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Każde z tych równań opisuje prostą i zasadniczo możemy mieć trzy sytuacje, jak to było już mówione w poprzednich filmach. Może się zdarzyć, że dwie proste opisane tymi równaniami, mam dwa równania, mam dwie, czyli dwie proste, że te proste przecinają się w jednym punkcie. Czyli tutaj mamy dokładnie jedno rozwiązanie. Taki układ wtedy nazywamy, po pierwsze, to jest układ niesprzeczny. No, czyli ma rozwiązanie, wobec tego jest niesprzeczny. I ponieważ ma tylko jedno rozwiązanie, nazywamy go oznaczonym. Oznaczony, lub też mówimy, że równania są niezależne. Może już nie będę tego przypominał. Może się też zdarzyć tak, że te dwie proste, które są opisane dwoma równaniami, są równoległe, czyli mają ten sam współczynnik kierunkowy. Mamy dwie proste równoległe, no to one się nie przecinają, prawda? Czyli to mówimy, że to jest układ sprzeczny, brak rozwiązań jest układ sprzeczny. Brak rozwiązań. Może się wreszcie zdarzyć, że oba równania opisują tak naprawdę tę samą prostą. To są dwie proste, znaczy jedna prosta zapisana troszeczkę w inny sposób, czyli tutaj mamy, czyli tu jest brak rozwiązań. Napiszmy brak rozwiązań. Tu. A tutaj mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Nieskończenie wiele rozwiązań. Czyli to ponownie jest układ niesprzeczny. Ale nieoznaczony. Nazywamy go nieoznaczonym. Lub też mówimy, że równania są zależne. Dobrze, czyli teraz popatrzmy na nasze dwa równania. No pierwsze już mamy w postaci kierunkowej, więc może ja je tutaj pierwsze przepiszę. Y równa się minus 2x minus 9. Tak? No, drugie równanie, więc drugie równanie też może przepiszmy w postaci, spróbujmy je sprowadzić do postaci kierunkowej. Czyli tu jest tak, 2x plus y równa się minus 4. No i co, żeby je mieć w postaci kierunkowej, to x muszę przerzucić na drugą stronę, czyli od obu stron odejmuję 2x. I w ten sposób dostaję równanie. Po lewej stronie zostaje mi tylko y równe minus 2x minus 4. Czyli patrzymy, prawda? Mamy dwa równania. To są nasze dwa równania, dwie proste w postaci kierunkowej. Widzimy wyraźnie. Mają ten sam współczynnik kierunkowy, minus 2. No i różne te wyrazy wolne. Prawda? Czyli to nie jest jedna prosta, to są dwie proste równoległe. Czyli to są dwie, czyli to są proste równoległe. Równoległe. Czyli jesteśmy w tej sytuacji, czyli ten układ równań nie ma rozwiązań. Wracamy do naszego zadania, wybieramy brak rozwiązań, sprawdzamy. Wspaniale. No i może jeszcze jeden przykład popatrzmy. Jeszcze jeden przykład. Może też przekopiuję ten do mojego notatnika. Tym razem mamy jakie równanie? Znowuż jedno równanie mamy w postaci kierunkowej, drugie
y równy minus 5x minus 8, a pierwsze równanie mam 5x plus y równy 1. No to chyba już każdy widzi, prawda, że jak teraz, że mam sytuację analogiczną, odejmuję 5x od obu stron i wtedy drugie równanie, czy też pierwsze to równanie niebieskie wygląda w ten sposób, że y jest równe minus 5x plus 1, a więc ponownie mam dwie proste, równoległe, czyli ponownie nie mamy rozwiązań, brak rozwiązań. Wspaniale, no i może jeszcze spróbujemy, może znajdziemy jakiś inny przykład. Ponownie przekopiuję sobie to do mojego notesu. Teraz mamy drugie równanie, to jest y równe x plus 4, a pierwsze równanie jest minus 5x plus y równe minus 1. Czyli co? Dodajemy 5x. Czyli y jest równe, tutaj x nam się skracają, 5x minus 1. Czyli mamy jedno równanie i drugie równanie. I co? I mam dwie proste, które nie są równoległe, bo mają różne współczynniki kierunkowe. No. Czyli takie proste się muszą przecinać, no, ponieważ one się nie pokrywają, mają różne współczynniki kierunkowe, czyli przecinają się w jednym punkcie, zatem ten układ równań ma jedno rozwiązanie. Dobrze. No i zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu, do logowania się i zdobywania punktów i odznak.